Dziś postanowiłem ogłosić kilka żądań, które mam wobec naszych polityków. Są to między innymi rzeczy, które się sprawdzają w tych krajach, przez które przechodziłem. Jestem jak najbardziej za ich wprowadzeniem. Po pierwsze, jeden standard butelek na piwo. Żeby nie było sytuacji, że muszę przynosić paragon, żeby oddać butelki, za które płaciłem kaucję. W Czechach to się świetnie sprawdza. Dlaczego by tego nie wprowadzić u nas? Rozumiem, że każdy chce mieć własną butelkę, ale... Konsument ma mieć łatwiej. Przede wszystkim. Kolejna sprawa. Kaucje na butelki plastikowe. I skup ich przez duże markety. Oraz oczywiście przez małe sklepiki, które jeśli mają dany typ butelek, mogą je skupować. Kolejna sprawa, bardzo istotna. No to tutaj widać. Plakat Iren Verboten. Koniec z cholernymi reklamami i afiszami uszpecającymi miasto. Żadnych billboardów, żadnego typu, tego typu sypu. Niech sobie firmy reklamują się w inny sposób, mają do tego telewizję, mają gazety. Dlaczego ma być to coś, co razi oko, szpeć miasto i tak dalej, i tak dalej. Nie tylko miasto. Kolejna sprawa. Kubły na wsi odchody, żeby było ich więcej, a do tego, żeby były bezpłatne papierowe torebki. Które no, na wsi odchody. Jak to będzie zorganizowane, nie obchodzi mnie to. Mogą być podatki od osób posiadających psy albo jakaś inna forma podatkowania. Ja mogę też płacić na to. Może być, nie wiem, 0,5% VAT, cokolwiek. Byleby te pieniądze były przeznaczone na ten cel. Kolejna sprawa. Też mniej istotne, ale też mogłoby się przydać. Coś, co w Niemczech się też bardzo fajnie sprawdza. Szczególnie w niedzielę. Sklepy są pozamykane. Do sklepów też wrócę za chwilę. Automaty na papierosy. Dlaczego by nie? Ktoś ma ochotę kupić w niedzielę papierosy, czy w momencie, kiedy wszystko jest pozamykane, niech ma możliwość. A firmy też będą miały na tym zysk. Kolejna sprawa. Koniec otwartych sklepów w niedzielę. Dlaczego ludzie muszą być przymuszani do tego, żeby pracować w dzień święty, w dzień wolny? W Niemczech bardzo dobrze to działa, nikt nie narzeka, wszystkie sklepy są pozamykane, jedyny wyjątek to bary obsługi, hotele itd., itd. Kolejna sprawa, to już jest typowo moje żądanie. Legalizacja noclegów na dziko. Niech to będzie przykładowo jednorazowy nocleg w miejscu, które jest państwowe, typu las, typu coś, co nie jest prywatne. Dlaczego by nie? Komu to przeszkadza? Tak naprawdę. Jeśli będą osoby, które będą chciały nocować na dziko i tak będą mimo zakazu czy nie zakazu, tak to niech będzie to legalne, oczywiście. Z jakimś tam uwzględnieniem tego, żeby nie było dzikich lokatorów, którzy nocują dłuższy czas i nie chcą się wynieść z czyjejś posesji, czy z lasu przykładowo. No i na koniec, powtarzając za Wojciechem Cejrowskim, precz z komuną. Dziękuję.